Nie lubię osób, które mają ego wystrzelone w kosmos. Cześć, z tej strony Michał Kanclerz, wasz trener z internetu i witam was w kolejnym zestawie odpowiedzi na wasze pytania. I skupimy się, jak zresztą ostatnio mamy w zwyczaju, po poruszaniu się po krętym szlaku redukowania tkanki tłuszczowej. I większość pytań dotyczy właśnie konkretnie tego tematu, a zacznijmy sobie z pytaniem tytułowym. Czy redukcja wpływa na spadek, wzrost libido, zarówno u kobiet, jak i facetów? Tak jak wspomniałem, autorom pytania, które znajdą się w tytule, to konkretnie się właśnie znajduje, będzie przysługiwał taki mały upominek, także Dominika, autorko tego pytania, odezwie się do mnie na Instagramie. Na Instagramie właśnie zbieram te pytania, a przejdźmy tymczasem do odpowiedzi. Jeżeli chodzi o libido, jeżeli chodzi o nasze życie towarzyskie, że tak powiem, czy też chociażby bardziej takie życie solo związane z libido, boję się, że tutaj zawrnę w jakąś niebezpieczną przestrzeń, ale w każdym razie libido jest skorelowane rzeczywiście z naszym stanem zdrowia, a co z tym się wiąże? Z tym, jak duży poziom tkanki tłuszczowej będziemy mieli, więc redukcja na początkowych etapach, gdy mamy zbyt duży nadmiar tkanki tłuszczowej, będzie tylko i wyłącznie sprzyjała w tej materii, tylko i wyłącznie będzie libido nam rosło do pewnego jednak momentu. Deficyt kaloryczny, jak wiecie lub nie, to nie jest super sprzyjająca sytuacja dla naszego organizmu, jest to po prostu zbyt mała ilość kalorii względem tego, co codziennie potrzebujemy. Dlatego też jest to nieprzypadkowo też sygnał dla naszego ciała, że pewne funkcje w przypadku poddawania się długofalowo deficytowi można by ograniczyć. Szczególnie te funkcje, które nie są niezbędne do przeżycia, a prokreacja, życie płciowe nie jest niezbędne. Życie płciowe i prokreacja to jest takie następstwo, można by powiedzieć, dobrostanu. Więc jeżeli jesteśmy zdrowi, sprawni, odżywieni, wtedy możemy liczyć na najwyższe libido, a z kolei, kiedy jesteśmy na przykład nadmiernie otłuszczeni, wtedy libido spadnie z uwagi na nierównowagę hormonalną. I w drugą stronę, kiedy jesteśmy nadmiernie odtłuszczeni, co też zresztą wskazywały osoby, które były poddawane eksperymentowi, m.in. Minnesota Starvation Experiment, czyli osoby, które były głodzone, że ochota na seks, na życie płciowe, zainteresowanie tymi sprawami zmarginalizowało się do absolutnego minimum. Natomiast co wzrosło, to zainteresowanie kulinariami, zainteresowanie gotowaniem, zainteresowanie opowiadaniem o jedzeniu, rozmawianiem o jedzeniu, to na diecie redukcyjnej po prostu rośnie. Dzisiaj jest sporo pytań, to pierwsze zazwyczaj rozkładam na czynniki pierwsze przez inne, natomiast postaram się dosyć ekspresowo przebrnąć. Witaj, co sądzisz o chudym twarogu jako dodanie sobie białka na redukcji? Ja osobiście polecam, niekiedy stosuję, jednak u mnie wygrywa twaróg półtłusty, bo jego konsystencja jest łatwiejsza w obróbce i w dodawaniu go do czegokolwiek, na przykład makaron z serem, to makaron z serem półtłustym, nic nie trzeba kombinować, to się dobrze łączy. Spróbujcie sobie zjeść bez żadnych dodatków, na przykład kostkę sera twarogowego. Dajcie znać, czy wam się to udało, jeżeli podejmujecie się tego wyzwania, ile wam to zajęło. L-karnitynę warto suplementować na redukcji? Nie warto. Marginalny wpływ, nieproporcjonalnie mały wpływ na efekty naszej redukcji względem po prostu ceny. Lepiej zainwestować w cokolwiek innego, kofeinę, odżywkę białkową. Ile egzemplarzy książki udało ci się już sprzedać? Na tyle dużo, że swobodnie mogę się poświęcić działalności związanej z rozwojem tego kanału. Właśnie serdecznie wam wszystkim dziękuję, którzy zaufaliście mi, zdecydowaliście się na tą pozycję, która ma wam pomóc w uzyskiwaniu celów sylwetkowych, bo tam jest wiedza uporządkowana i oczywiście zachęcam każdego z was, kto jeszcze nie nabył, do tego, żeby książkę sobie zakupić. Jaki jest produkt żywieniowy, bez którego nie wyobrażasz sobie redukcji? Serki wiejskie, serki grani, nabiał, mozzarella light na przykład, to jest coś, co właśnie mi bardzo pomaga w utrzymywaniu założeń mojej redukcji. Najlepsze ćwiczenie na nogi, bez komplikowania, przysiady. Na pewno będzie nie jeden film poświęcony przysiadom właśnie z uwagi na to, że jest to tak doskonałe, wielostawowe, złożone ćwiczenie. Polecam. Ciao, M. Kanclerz, trener bel profilo. No na pewno to kaleczę, jeżeli chodzi o język włoski, natomiast zwróćcie uwagę, to jest coś, co jest kolejnym przekleństwem na Instagramie, właśnie profile, które w ciemno wysyłają jakieś głupoty właśnie w ankietach, pytaniach, czy też chociażby obserwują nasze konto po to, żeby za chwilę właśnie to nasze konto odobserwować. Nie polecam. Czemu poza oczywistym nazwa kanału to Trener TV, czy tak po prostu? Pierwotnie była to nazwa MK Trener i ona była dosyć dobra. Trochę żałuję, że się z tego wycofałem, ale w każdym razie w pewnym momencie wyszedłem z założenia, że ten kanał będzie zrzeszał wiedzę różnych trenerów i różnych trenerów będę tutaj zapraszał, więc taka TV, telewizja, trenerów, ale i tak w dominującej części koniec końców ja występuję na tym kanale, także nie wiem, czy to była dobra decyzja, ale już tego się trzymaj. Minimum 20 gramów białka na posiłek ze względu na przyswajalność, prawda czy nie?
To może w kierunku bardziej maksimum, bo takie hipotezy i mity się spotyka, natomiast można to włożyć nie tyle co między bajki, tylko w treningu rekreacyjnym, w zmianie ciała, takiej jaką prawdopodobnie realizujesz. Nie ma to takiego znaczenia w rytmie 48 godzin po zrealizowaniu jednostki treningu siłowego. Jak zjesz to białko, czy w dużej porcji, w małej porcji, to Twój organizm sobie z łatwością z tym poradzi i będziesz miał efekty. Cześć, mam pytanie. Kiedy jestem na redukcji i wracam z pracy po 22, czy jeść posiłek, czy jeszcze nie? To jest uzależnione od tego, jaką mamy zaplanowaną pulę kalorii. Jeżeli mamy jeszcze do dyspozycji pewną pulę kalorii, makroskładników na dany dzień, swobodnie możemy jeść nawet o godzinie 22. Plus z tego jest taki, że jeszcze będziemy łatwiej zasypiać po sytym posiłku. Zbyt duża ilość mięśni u kobiety. Jak się pozbyć? Redukcja, kardio, ile białka, trening siłowy. No to właśnie, jeżeli chcemy się pozbyć mięśni, no to robimy odwrotność tego, co ja zalecam, czyli większy udział białka w diecie, wysypianie się, regularny trening siłowy. Możesz ćwiczyć nieregularnie siłowo, ograniczać trening związany właśnie z rozwojem partii, których chcesz się pozbyć, jeść mniej białka, a masa mięśniowa tydzień po tygodniu będzie znikała. Dlaczego pomijasz kwestię psucia hormonów na redukcji? Nie pomijam, a nawet co więcej, zachęcam do optymalizowania masy ciała. Kiedy mamy duży udział tkanki tłuszczowej, naprawimy nasz układ hormonalny w dużym stopniu, jeżeli nasza waga się zmniejszy, jeżeli tkanka tłuszczowa się zmniejszy. Pomimo, że wiele osób forsuje jakieś różne teorie, które przeczą temu, co powiedziałem, nie jest tak. Posłuchajcie się lekarzy. Po pierwsze, że nie do takich osób trzeba się udawać. Najczęściej kompetentny lekarz zaleci jakiś plan leczenia wzbogacony zdrowymi nawykami żywieniowymi, jak i aktywnością fizyczną. Jeżeli ktoś twierdzi, że aktywność fizyczna jest zła, że na przykład optymalizowanie masy ciała, kiedy się ma nadwagę, jest zła, to uważam, że jest w błędzie. Jestem otwarty na dyskusję w polu komentarzy. Jakie ćwiczenia na wystające dolne żebra i dlaczego one wystają? Może to być związane z błędnym wzorcem oddechowym. Przeanalizuj to, w jaki sposób oddychasz, czy używasz przepony właśnie w procesie, jakim jest oddychanie. Jest duża szansa, że ten oddech jest płytki, nieefektywny. Warto przewertować informacje na ten konkretnie temat. Planujesz po wyzwaniu rekompozycji zrobić podobną serię typowo na masę? Tak, dokładnie. Będę skupiał się na budowaniu suchej masy mięśniowej, czyli nie na tyciu bezmyślnym, tylko właśnie na dodawaniu kilogramów w obrębie masy mięśniowej, tego co chcemy, tego co sprawi, że nasza sylwetka będzie wyglądała lepiej, bardziej atletycznie, także coś takiego będzie. Kiedy wykonać kardio? Są jakieś przeciwwskazania w dni pomiędzy treningami siłowymi? Nie ma przeciwwskazań. Raczej są przeciwwskazania związane z tym, żeby na przykład realizować trening kardio przed treningiem siłowym, bo to by mogło na przykład upośledzić aktywność, którą byśmy realizowali. A trening siłowy traktujmy jako coś najcięższego, czy też na przykład trening sztuk wart. Trening aerobowy wykonamy nawet na deficytowym poziomie surowców energetycznych, ale efektywny trening siłowy nie, więc najpierw trening siłowy po rozgrzewce, która trwa 5-7 minut na przykład, jeżeli chodzi o rozgrzewkę ogólną, a dopiero potem aeroby lub w dziennie treningowy aeroby. Jak bardzo nienawidzisz kulturystów? Ciekawe pytanie. Nie jest tak, że ja nienawidzę kulturystów. Nawet z wieloma mam bardzo dobre relacje. Ja nie lubię buracji. Nie lubię osób, które się chamsko zachowują. Nie lubię osób, które mają ego wystrzelone w kosmos, które na przykład zniechęcają innych. I nie chodzi tutaj właśnie o kulturystów, którzy oddają się swojej pasji, tylko komuś, kto na przykład jest, jak ja to nazywam, niedzielnym kulturystą, czyli bierze na przykład środki dopingujące, propaguje wzorce treningowe, które są nieefektywne, sugeruje osobom, które nie stosują dopingu, żeby robiły na przykład dokładnie to samo, co ta osoba, a to wiadomo, że jeżeli ktoś jest na wspomaganiu, to będzie zupełnie inaczej jego fizjologia działała niż osób naturalnych. Natomiast właśnie zarówno w kulturystyce, w różnych dziedzinach jest masa pasjonatów, masa osób godnych podziwu. I nie chodzi tutaj właśnie o dyscyplinę, chociaż właśnie kulturystyka często sprzyja takim zachowaniom, o którym mówiłem, ale właśnie o chamstwo, buractwo, wyniosłość wobec innych. Na to po prostu jestem uczulony i tyle. Czy w wieku 20 lat da się zepsuć na tyle metabolizm, że już nigdy nie będzie taki szybki? Nie, bo metabolizm niezmiennie w każdym wieku jest zależny od poziomu naszej aktywności, między innymi spontanicznej, więc będąc na przykład 65-latkiem może mieć w cudzysłowie szybszy metabolizm poprzez to, że będziemy cały czas aktywni, niż na przykład leniwy, przemieszczający się głównie samochodem 20-latek, który niewiele robi ruchu w ciągu dnia. Jakie słuchawki na trening? Ja polecam Prozisowe słuchawki, sam używam, słucham podcastów na treningu, jestem bardzo zadowolony, bezprzewodowe. Jak nie zapomnę, to umieszczę w linku. Jak zapomnę, wspomnijcie w komentarzach, to dopiero to zrobię.
Dobra, na tym skończę i tak już widzę, że będę miał sporo montowania, ale liczę, że może w ramach tego, że właśnie teraz kończę, zmieszczę się w tym takim magicznym przedziale około 10 minut, żeby materiał nie był męczący. Przypominam Wam, że te pytania zbieram na Instagramie regularnie, tam zapraszam Was do śledzenia mnie w internecie między innymi, poza tym kanałem na YouTubie, oczywiście na grupie na Facebooku Trener TV Team oraz na stronie trenertv.pl czeka na Was między innymi moja książka, w której to tłumaczę jak krok po kroku, co robić, do jakich zasad się stosować, jaki plan treningowy wybrać dla siebie, jaką konkretnie dietę wybrać dla siebie, żeby sylwetkę swoją zmieniać bez większego problemu, wszystko usystematyzowane. Do zobaczenia niebawem, cześć!